Cześć. Znajdujemy się w salonie Biker Budzyk, gdzie prezentujemy Wam kolejną sztukę, która na świeżo wjechała do Biker Budzyk. No dokładnie. Dzisiaj prezentujemy Wam Rondo AL. AL1? Tak. W cenie 8399, o ile dobrze pamiętam. Tak jest, dokładnie. Jest to rower od Rondo na ramie aluminiowej, natomiast na widle karbonowym. Widel jest karbon. Z Twin Tip. Tak, Twin Tip. Już kiedyś czyli omawialiśmy to jest, go. Tak, omawialiśmy go, ale troszeczkę przypomnijmy. Chodzi o to, że macie dwa gniazda jakby mocowania osi przód przy przednim kole. I się zmienia geometria. I zmienia się geometria z progresywnej na agresywną, jakby to nazwać. Że mamy albo rower bardzo wycieczkowy, i packingowy i jedziemy sobie dłuższy dystans. Bardziej wygodnie. Tak, no, albo dajemy sobie po prostu w pytę danego dnia i obniżamy sobie całość, nie tylko mostek, ale cały rower idzie jakby w dół. Inne kąty. Jest agresywniejszy i jeszcze mamy przesunięcie lekko przód-tył, nie? Przez to. Także to też jest bardzo na plus. No cóż, ten rower, tak jak Dan powiedział, dzięki tej geometrii, dzięki zmianie geometrii, można nim wystartować w zawodach przełajowych, można z sukcesami startować w zawodach przełajowych, ale można pojechać na A czy wycieczkę. Chłopaki z 7 Anny tak to opracowali, że kupując ten jeden rower, mając dodatkowe dwa zestawy kół... Mając ten zestaw i zestaw... I dodatkowe 27,5. Albo możesz szosowe wpakować. Też można, ale tu można na tych obręczach. Ale po co przekładać? Bach, bach, bach. Szybka opcja. Jeżeli macie dwa kół, no w skrócie, chodzi o to, że z jednego roweru możecie zrobić trzy różne odsłony. No tak. Gravelową, szosową i taką a la mud, bardziej MTB, bardziej taki, przeprawową, bardziej terenową. No, taki Land Cruiser. No dokładnie. Także, MTB tylko, że na baranku. No. Czyli jak macie potrzebę jechania w błocie, w piachu, ale zrywnie szybko, nie uważacie amortyzacji, bo sztywniak to jest to i po prostu chcecie jechać, proszę dać bardzo. Sobie w gnat z bananem na twarzy, proszę bardzo, to jest taka maszyna. No cóż, a teraz troszeczkę o... Z czego to? Z czego to? No tak, jak już powiedzieliśmy, rama aluminiowa, wideł carbon, koła 28 cali od Rondo, opony WTB 37 mm szerokości, kosteczka bardzo rzadka i mała, czyli typowo gravelowa. Napęd 2x11 od Shimano GRX z małą uwagą, bo nie mamy korby GRX-a, tylko inną. Natomiast mamy tutaj presję. I tu, co jest ważne, to jest dwa razy. Tak, dwa. Dwa razy. Bo niektórzy poszukują jeszcze dwójki i dwójek. Znaczy inaczej, z początku weszły jedynki, każdy się zachłysnął tymi jedynkami, ale potem zaczęli co niektórzy szukać dwójek, bo wjeżdżali bardziej w teren brakuje. Brakuje właśnie. Dla niektórych brakuje, dla niektórych nie. To w zależności od czego, do czego ten rower będzie użytkowany i dla kogo. Na pewno większa wszechstronność wypada przy dwójce, no bo tak, możemy się mocniej tam się możemy co rozkręcić. Ważne, z tyłu w tym GRX-ie mamy dodatkowe sprzęgło po prostu, które załączając wzmacnia całą przyrzutkę i chodzi to minimalnie ciężej, natomiast mamy, nie ma... Usztywnione. Jest to usztywnione i działa to na wybojach lepiej. Boost z przodu i z tyłu, tak? Znaczy boost, to jest po prostu sztywne osie. Mamy sztywne osie. Z przodu setkę, a z tyłu 142. A to zapada jako skrót myślowy, bardzo sztywne osie. Tak jest. Full packing, tak, czyli mamy trzy różne miejsca na śruby na ramię, no, tych, czyli tych, poprzeczna, tych miejsc... siodłowa, i górna. I pod. I pod. I z boku mamy... Z boku na widle mamy na te uchwyty, na te duże kosze. Z tyłu mamy pełno. Z tyłu mamy i na bagażnik, i ewentualnie na, jak już mówiłem przy karbonie, że jest na ten... Na podkówkę można wpakować, to co Ci mówiłem, nie? Ale no tak. Co widziałem taką akcję. No i też dobrze.
Natomiast to nie mogę opowiedzieć, nie wiem czy to widać, bo to jest jeszcze o certyfikat jakości, kto to robił, jak to robił, czy wszystko cacy, każdy się podpisuje, to też jest bardzo miłe, od 7 Anny. Natomiast bardzo fajnie skrócone tylne widełki. I trochę inaczej wyprofilowane jak widać, one tak. Mają na zasadzie też tłumienia dygania. To jest i ładnie wykonane i ma swoje przełożenie we właściwościach jezdnych. No i asymetryczne widełki, dzięki którym wsadzimy tutaj nawet szeroką oponę, nie? Tak. No i szeroką mam się, nie wiem, 2.1, no to tutaj tak. Wejdzie bez problemu. Zwężona główka ramy, do tego komponenty od Rondo. No i wszystko komponuje, tak? Jeśli chodzi, fabryka. Tak, jeśli chodzi o Rondo, no tylu zadowolonych klientów raczej się zawsze nie myli. Co roku są te rowery poszukiwane i zawsze ich jest mało. Zawsze ich jest mało, to jest pozycja, że tak powiem, butikowa, ale w cenie roweru masowego. Czyli jeżeli chcecie mieć coś niezwykłego, coś innego jak inni. No i polską markę. I polską markę, bo to jest z Gdańska. A nie chcecie płacić za ten przywilej, że to jest coś innego. Zagranicznego albo po prostu coś. Coś, co musicie sobie robić sami pod zamówienie. Nie, tych rowerów jest bardzo mało, są butikowe, a cena jest jak produktu masowego, także to jest bardzo na plus. Tak, no ja to będę mówił przy każdym rondzie, no bo moim zdaniem mogli powiedzieć za design, za ten styl, za to, że jest ich tak mało i każdy je chce, możemy sobie przyfasolić 20-30% do góry, a tu nie. Tak jest. Chłopaki grają uczciwie, moim zdaniem. W takim razie trzeba go zważyć. No waga tutaj może pokazać. Nie wiem, już nie pamiętam ile karbon, ale chyba poniżej 10 ważył. Zachęcamy do odwiedzenia naszych archiwalnych odcinków, gdzie omawialiśmy ruta karbonowego. I tam możecie to sobie sprawdzić. Może ktoś nam napisze w komentarzu. 10,33, czyli 10 kg, 330 gramów. Bardzo ładna waga za, no, na taki rower aluminiowy, nie? To jest lżejszy od 20 Gianta, tak, także. Ja to tak zawsze przekładam na dzieciaki, tutaj, fajnie to brzmi. Tutaj świetna waga i no, trzeba podkreślić, że bardzo łatwo będzie zejść, jeśli ktoś by chciał od razu na koło. Także drodzy widzowie, jeżeli szukacie takiej maszynki, to ona tutaj jest, ona na was czeka w rozmiarze M. Tak. To jest ważne dla wagi, ważyliśmy rozmiar M. No, czyli taki, który się zawsze podaje na stronach, jak podają. Dobrze, dajcie nam znać, czy nasza ekscytacja marką Rondo jest uzasadniona, czy w ogóle tymi rowerami należy się tak jarać. Trochę was tutaj, że tak powiem, poproszę o wypowiedź w tym temacie. Oczywiście pozytywne, negatywne, wszystkie są jakby brane pod uwagę. Ze wszystkich wyciągniemy wnioski. No dobrze, pokrótce wam omówiliśmy model AL1 2021, który no niedawno do nas wjechał, mimo że miał wjechać w marcu. Także lepiej późno niż wcale. Lepiej późno niż wcale, fajnie, że go mamy, fajnie, że ktoś z was też go od nas weźmie i będzie się cieszył ze swojej maszynki, która jest jeszcze relatywnie dobra cena w stosunku do tego, co zapowiadają na przyszły rok. Ale delikatnie was zawsze przed tym ostrzegamy. Dobrze, dziękujemy za dziś. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, a ona już niebawem. Cześć. Cześć.